Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać się nie umiem. Tak śpiewał kiedyś zespół Chłopcy z Placu Broni i wydawać by się mogło, że właśnie to zdanie jest mottem. Mottem dla moich dzisiejszych gości. Gości, którymi są Krzysztof i Iwona. Fascynaci, miłośnicy paralotniarstwa. Cześć, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się zaczęło w waszym przypadku? Jak długo już latacie? Bo ja latamy od 7 lat. Zaczęło się od takich... W zasadzie nie wiadomo, od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że ktoś gdzieś, ja, zobaczyłem na klifach, które znajdują się nad Wisłą, zobaczyłem grupę latającą na paralotniach. I na tyle się zainteresowałem, że przy kolejnym spotkaniu z taką grupą dowiedziałem się, kto jest instruktorem w rejonie tutaj kujawsko-pomorskim. Poszliśmy na kurs. W przeciągu 2 miesięcy zaczęliśmy latać. Jak było w pani przypadku w tym samym czasie, też 7 lat temu? Tak, w tym samym czasie. Chciałam spróbować, dlatego że mam lęk wysokości i lęk przestrzeni. I stwierdziłam, może zobaczę, jak to jest, ale pewnie nic z tego nie będzie, bo będę się bardzo bała. Ale zaskakujące jest to, że jak się jest na paralotni, to te lęki obydwa nie działają. Więc jak spróbowałam, pierwszy raz poleciałam, poczułam ten wiatr we włosach, stwierdziłam, tak, chcę też. I zrobiliśmy kurs. Krzysztof nie dodał, że najpierw to są uprawnienia na latanie swobodne, czyli bez silnika. Dopiero później są dodatkowe uprawnienia na latanie na motoparalotni, czyli paralotnia i silnik. To jest 7 lat, to są te Państwa początki. Przyszedł czas, żeby to sformalizować. Założyli Państwo stowarzyszenie. Panie prezesie, jak to było z tym stowarzyszeniem? Stowarzyszenie, sytuacja była następująca, ponieważ w pewnym momencie przesiedliśmy się na skrzydła w kolorze czarnym i w trójkę posiadamy, w tej naszej grupie, 3 osoby posiadają czarne skrzydła. Początkowo śmialiśmy się, no, w żartach, że lata grupa czarnych skrzydeł. Z angielskiego nazwaliśmy to Black Wings Team. Tak byliśmy przez nasze środowisko postrzegani jako taka grupa 3 osób latających na czarnych skrzydłach. Ale postanowiliśmy powiedzmy sformalizować czy poszerzyć zakres działań, tworząc legalne stowarzyszenie, które jest zarejestrowane jako stowarzyszenie 15-osobowe, bo takie są wymogi. Złożyliśmy wniosek do sądu o rejestrację i tak powstało stowarzyszenie Black Wings Team, które w chwili obecnej ma około 19 członków. Są to sympatycy i piloci PPG. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa, tak zwane procedury bezpiecznego latania? Są Państwo po szkoleniu, które dopiero co u Państwa się odbywało? W zeszłym tygodniu zorganizowaliśmy, ponieważ obserwujemy szereg zjawisk takich niekorzystnych, które się dzieją i postanowiliśmy, że nasze stowarzyszenie zorganizuje warsztaty, na które zaprosiliśmy Zbyszka Gotkiewicza. To jest takiego guru od sytuacji niebezpiecznych, człowieka, który w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego zajmuje się sprawami wypadków, w tym akurat wypadków paralotniowych, oraz zaprosiliśmy szefa, współwłaściciela firmy Dudek Paragliders. To jest taka firma, która produkuje skrzydła światowej klasy. Tak jest. Mieści się w Osielsku. W Osielsku jest siedziba. Główny zakład produkcyjny jest w Kowalewie. I on jako konstruktor, chcieliśmy, żeby opowiedział nam o swoich konstrukcjach, o systemach bezpieczeństwa stosowanych w paralotniach, o możliwościach paralotni w różnych sytuacjach. Zaprosiliśmy pilotów tutaj z Kujawsko-Pomorskiego, byli też piloci z Gdańska, z Trójmiasta, z stowarzyszenia takiego paralotniowego z Gniezna. Było około 38 pilotów. Pani Iwono, kto może spróbować? Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zacząć latać? Każdy może spróbować, każdy może latać. Tak naprawdę nawet nie trzeba mieć jakichś predyspozycji zdrowotnych. Wystarczą takie same warunki, jakie trzeba spełnić do posiadania prawa jazdy.
I wystarczy skończyć kurs i latać. Może mieć tyle odwagi, żeby latać, o tak powiem. Kiedy przygotowywałem się do wywiadu, w jednym z filmów natknąłem się na wypowiedź jednego z Państwa kolegów, który zachwalał rozwiązanie, w którym możemy spakować sprzęt do średniej wielkości samochodu. Ile kosztuje ten sprzęt? Jak droga jest ta pasja? Jeżeli chodzi o nowy sprzęt, to wygląda to w ten sposób, że skrzydła, w zależności od rozmiaru, czyli przedziału wagowego, do którego są przeznaczone, to wahają się, powiedzmy, 10 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o, i to mówimy o nowym sprzęcie, jeżeli chodzi o napęd, który mamy na plecach bądź na wózkach, przedział cenowy jest, waha się, producenci sprzedają, powiedzmy, od 12 tysięcy do 25 tysięcy. Te najmocniejsze silniki, najnowocześniejsze konstrukcje, tyle kosztują, 25 tysięcy. I to jest podstawa. Do tego na pewno dojdzie takie wyposażenie dodatkowe, czyli systemy bezpieczeństwa, w której w chwili obecnej około 2 do 2,5 tysiąca kosztują, radia, jakieś tam ubrania softshellowe, kaski, systemy łączności. No, uzbierać można z tego, powiedzmy, kwotę, 40 tysięcy. Myślę, że nawet więcej. Panie Krzysztofie, chcemy dowiedzieć się więcej o działalności stowarzyszenia, chcemy dowiedzieć się więcej o paralotniach. Jak Państwa znaleźć? Tak, mamy dwa źródła informacji. Pierwsza to jest strona www.blackwingsteam.pl i druga to jest strona facebookowa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.